Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku jest Piotr Maciążek. Dzień dobry, witam Piotrze. Cześć, witam wszystkich słuchaczy. Piotr Maciążek, przypominam, ekspert i doradca branży energetycznej i paliwowej. Powiedziałem przypominam, bo osoba rozpoznawalna w branży. Dzisiaj wspólnik w strefie inwestorów. No i co ważne, Piotr, miałeś taki pewien epizod z Piotrem Niewiechowiczem. Za chwilę chciałbym dosłownie dwa słowa, abyśmy o tym powiedzieli. Stworzyłeś fikcyjną postać eksperta, chciałeś obnażyć tak naprawdę pewne słabości całego systemu, nie tylko związanego z energią, ale i elitami politycznymi, medialnymi, trochę naukowymi. Przy okazji przypomniała mi się podobna sytuacja. Ponad 5 lat temu profesor Emanuel Kulczycki, też ze swoim zespołem, stworzył panią doktor habilitowaną Annę Olgę Szust. W skrócie to było Anna O. Szust. Nikt się też nie domyślił i podobna sytuacja była, tylko że w kwestiach związanych z redagowaniem właśnie wydawnictw naukowych. Dzisiaj mamy też inny, podobny trochę problem z pewnego rodzaju czasami nadużyciami i oszukiwaniem właśnie z czatem, tak, GPT. Ale nie w tym rzecz. Chciałbym zapytać jeszcze, bo śmieszna sytuacja wtedy też wyszła. Minister między innymi wam się odgrażał całą tą sytuacją i powiedział, że już w tym wydawnictwie, w tym portalu pracować nie będziecie. Trochę chyba ci wywróżył, ale z dobrą, że tak się wyrażę, konsekwencją dla ciebie. Jakieś wnioski tak naprawdę po całej tej przygodzie z Niewiechowiczem? Coś się według ciebie zmieniło? Czy stwierdziłeś, że skoro jest tak szaro, to chyba samemu się świata nie naprawi? No, na pewno stałem się bardziej cyniczny i mniej ideowy po tym wydarzeniu. To było już jakiś czas temu, bo to będzie 5 lat, jak tą prowokację w wydawnictwie Defense 24 przeprowadziliśmy. Szerokim echem ona się odbiła. Była też nominacja do Grand Pressu, do najważniejszych nagród dziennikarskich w kraju. No ale potem sprawa ucichła, a że tak powiemy, pamięć pokrzywdzonego pana ministra pozostała i gdzieś tam ścigała mnie przez te wszystkie lata. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że Polska, jeśli chodzi o standardy, jest dość daleka od Zachodu. Celem prowokacji było zwrócenie uwagi na luki w bezpieczeństwie przy strategicznych projektach energetycznych. No niestety osoby, które dały się wtedy podpuścić, wmanewrować temu fikcyjnemu ekspertowi, opowiadały rzeczy, których nie powinny opowiadać o tym projekcie. Mówię tutaj o Baltic Pipe, czyli kluczowym gazociągu do złóż norweskich, którego dzisiaj znaczenie jest bardzo duże przy okazji konfliktu na Ukrainie i wojny energetycznej, jaka się toczy w Europie. Wszystkie te osoby nie tylko kontynuowały dalej swoją karierę w otoczeniu pana ministra, ale nawet z tego, co słyszałem, były awansowane. Nie wdrożono też po tej naszej prowokacji żadnych zmian, które załatałyby te dziury bezpieczeństwa obnażone w wyniku akcji dziennikarzy. Więc ja osobiście straciłem jakąkolwiek nadzieję na to, że można coś naprawić. Jeżeli jakaś sanacja w Polsce jest możliwa w takich obszarach, to jak to na wschodzie bywa, tylko od góry, w obrębie struktur politycznych, narzucenie jakiejś woli politycznej przez suwerena osobom, które są niżej w hierarchii, na pewno nie oddolnie poprzez media czy poprzez, powiedzmy, jakieś społeczeństwo obywatelskie. To się niestety nie wydarza w Polsce. No i tak jak mówię, raczej cała sprawa skutkowała dla mnie w kolejnych latach tym, że spółki znajdujące się pod nadzorem pana ministra aktywnie mnie zwalczały. Miałem z tego tytułu rozliczne problemy. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy tę prowokację przeprowadziłbym jeszcze raz, to pewnie bym się na to nie zdecydował, mając w głowie to, co mam
od 2018 roku przez te wszystkie lata. Dodam jedynie to, że wydaje mi się, że taka prowokacja jest możliwa również dzisiaj do przeprowadzenia. Jeszcze niestety, gdyby ktoś dysponował dużym budżetem i zrobił to z większym rozmachem i na większą skalę, to skutki mogłyby być opłakane. Wnioski niestety, jak widać, mocno smutne, zwłaszcza patrząc też na oś czasową, tak? Znaczy jest też duży plus, w sensie jak w każdej smutnej historii są też pozytywy. Pan minister jest już na emeryturze, a ja dalej jestem w branży, więc złowroga przepowiednia się nie sprawdziła. Bardziej chodziło mi, Piotrze, też o to, że to, co wtedy się wydarzyło i z waszym udziałem, to, co się działo w Europie, co się działo właściwie na świecie, co też ująłeś w swojej samodzielnej książce Stawka większa niż gaz, no to jednak sam powiedziałeś, że już minęło dobre 5 lat. Sytuacja geopolityczna tak naprawdę bardzo mocno się zmieniła. No i należałoby się zastanowić, bo przecież dzisiaj tę energetykę i właściwie zawsze powinniśmy ją łączyć właśnie z bezpieczeństwem narodowym, z bezpieczeństwem w różnych sojuszach, z bezpieczeństwem, może nie jest to najlepsze słowo, powszechnym, jeśli chodzi o pewne regiony, jak i też świat. Jakbyś naszym rozmówcom też mógł wytłumaczyć i wskazać, że jednak ta energia jednak ma bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo. Ja miałem profesora, który zawsze nam podkreślał, że każda wojna tak naprawdę jest wojną energetyczną. No to prawda, bo w warunkach pokoju energetyka decyduje o tym, czy dane państwo jest konkurencyjne i jak potężna jest gospodarka. Bo w tej chwili dostęp do taniej energii generuje przewagi konkurencyjne na świecie. Właściwie ta wojna, która się toczy na Ukrainie, w aspekcie relacji niemiecko-rosyjskich, no obnażyła ten model sukcesu niemieckiej gospodarki w ostatnich dekadach. Bo był to model, w którym tania niemiecka produkcja i model eksportowy państwa niemieckiego opierał się na wręcz dumpingowych, niezwykle niskich kosztach pozyskiwanej energii dzięki kooperacji z reżimem autorytarnym Władimira Putina. Natomiast w warunkach wojennych no kwestia energii to już jest kwestia przeżycia i to chyba najłatwiej byłoby studentom czy naszym słuchaczom wytłumaczyć na przykładzie Ukrainy. Otóż opór militarny, jaki stawiła Ukraina, okazał się niezwykle skuteczny, więc Rosjanie zmodyfikowali swoją taktykę w taki sposób, aby atakami rakietowymi, a nie tylko rakietowymi, bo też mówimy tutaj na przykład o dronach pozyskiwanych z Iranu, niszczyć infrastrukturę energetyczną na Ukrainie. Dlatego, że przy pewnym poziomie zniszczeń, nawet nie samych elektrowni, które nie tak łatwo jednak skutecznie sparaliżować, tym bardziej, że spora część energetyki ukraińskiej to jest energetyka jądrowa, świetnie zabezpieczona przed jakimikolwiek atakami z zewnątrz, no ale sieci są niezwykle wrażliwe na zniszczenie, czyli przesył energii elektrycznej i rozprowadzenie energii elektrycznej do konsumentów. W tej chwili poziom zniszczeń na Ukrainie energetyki w wyniku działań rosyjskich jest już tak duży, że w warunkach zimowych grozi to nie tylko paraliżem gospodarki jako takiej, czy procesów produkcyjnych w firmach, ale wręcz rzeczami podstawowymi dla przeżycia obywateli, czyli ogrzewaniem i dostawami energii elektrycznej w warunkach niskich temperatur. Więc widać tutaj, że odpowiednie przygotowanie energetyki nie tylko na czasy pokoju, aby uzyskiwać przewagi konkurencyjne, ale też w warunkach wojennych, aby państwo mogło się bronić. A te wojny to nie są wojny epizodyczne, ale w przypadku Federacji Rosyjskiej często są to długotrwałe działania wojskowe. No aby ta energetyka mogła w warunkach wojennych funkcjonować. No i niestety to może też jest jakiś przyczynek do naszej dalszej dyskusji. W Polsce nasza energetyka do warunków wojennych jest niedostosowana. To, co mówisz, w pewien sposób mi się przekłada na jedną z moich ostatnich rozmów z panią Agnieszką Filipia, która specjalizuje się w tematach Kaukazu Południowego, w tym Gruzji, i właśnie ona kiedyś opowiadała, że Rosjanie odcięli Gruzji dopływ tak naprawdę ciepła, energii. I dochodziło do tak paradoksalnych sytuacji, że dzieci w szkołach po prostu musiały tańczyć, ruszać się, no po to, żeby nie zamarzały.
No chyba najostrzej to było widać w warunkach syryjskich, gdzie armia rosyjska niejako ćwiczyła na żywym organizmie zdobywanie dużych ośrodków miejskich. No i to wyniszczanie cyklicznej infrastruktury, nie tylko energetycznej, na taką dużą skalę, no przede wszystkim w Syrii przez kilka lat Rosjanie wdrażali. To też jest ciekawe, że ten sam generał, który dowodził tymi działaniami w Syrii, przez pewien czas był też naczelnym dowódcą armii rosyjskiej podczas działań agresywnych na Ukrainie. Więc widać, że Rosjanie aktywnie korzystali w ogóle z tych doświadczeń z Bliskiego Wschodu. Ale całość kalki, jak to kalki, na szczęście się nie przeniosła. Ale drugą rzecz chciałbym poruszyć jeszcze, o której też wspomniałeś. Bo zdaje się, nie jestem pewny, ja to już mówię po raz któryś, ale albo szef RCB, bądź ktoś powiedzmy bliski podobnym ośrodkom, powiedział kiedyś, że my w ramach zabezpieczenia infrastruktury stoimy w pewnego rodzaju rozkroku. To akurat nie tak ujął, ale taki wniosek można by wyciągnąć. Primo, jako takie zakłady, ośrodki, miejsca są zabezpieczone właściwie. Sekundo, niestety mamy problem z tym, co tworzy cały system, czyli z przesyłem. I tutaj raz, sami możemy już chyba wyciągnąć wnioski, tak, że te nasze wszystkie instalacje są tak przestarzałe. Ja mam też wątpliwości, płacimy opłatę mocową i nie wiem, czy ona tak naprawdę idzie na jakiekolwiek remonty, budowy i tym podobne rzeczy, bo jakoś tego nie widać i o tym się nie mówi. Ale też wskazał tak naprawdę pewnego rodzaju zagrożenie. Z jednej strony może i dobrze, bo może i obnażył, ale z drugiej może też dał sygnał, że jednak trzeba z tym coś działać. No i jak teraz na to też spojrzysz, to jak ty się odnosisz, jakie masz przemyślenia, jeżeli słyszysz o tym, że są pomysły, a właściwie nawet plany, aby zlikwidować w ogóle RCB, nowy model, wręcz bym powiedział pewien, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, chociaż nie wiem, czy to, co jest przedstawiane, można nazwać modelem. Kwestia de facto prawnej likwidacji w ogóle obrony cywilnej, teraz nowej ustawy dotyczącej obrony ludności. No chyba można mieć pewne, no, wątpliwości to małe słowo, obawy. Ja nie jestem też specjalistą od tematów militarnych, bo w swojej karierze zawodowej byłem dziennikarzem, analitykiem w think tankach specjalistycznych, czy też przez kilka lat doradcą strategicznym firm energetycznych w ramach firm konsultingowych. Natomiast no, co mogę powiedzieć na ten temat? Na pewno wzrosło niepomiernie ryzyko tego, że w wyniku działań hybrydowych, tak, to jest chyba takie popularne sformułowanie, może wydarzyć się coś złego w polskiej energetyce. W polskiej energetyce, która została odziedziczona jako zasób, podobnie jak wojsko po PRL-u, i właśnie resursy czy używalność tych wszystkich instalacji się kończy. Stoimy przed progiem konieczności zmodernizowania wszystkiego. To jest dobre pytanie, szczególnie do polityków Solidarnej Polski, gdzie widzą szansę na wielkoskalową modernizację energetyki, skąd chcą wziąć te środki, jeżeli to się ma odbyć poza wsparciem Unii Europejskiej. Ja nie widzę takiej możliwości. Premier Morawiecki też nie widzi takiej możliwości. No to można zrobić tylko w oparciu o środki Unii Europejskiej i własne. To są tak duże nakłady. Średni wiek elektrowni w Polsce to jest 48 lat, według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To oznacza, że to wszystko przestaje działać, tak? No rośnie wskaźnik awaryjności polskich elektrowni, maleje liczba dyspozycyjnej mocy. Nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, ale sytuacja jest tak poważna, że w styczniu bywały takie dni, że połowa mocy na terenie Polski nie była dostępna w ogóle. Co oczywiście może grozić szeroką awarią czy brakiem energii. Najtrudniejszy moment w ostatnich latach to był wrzesień, końcówka września ubiegłego roku, gdzie po raz pierwszy w historii spółka czuwająca nad naszym bezpieczeństwem energetycznym, czyli PSE, spółka operatorska, wprowadziła stan zagrożenia w polskich sieci. To oznacza, że nie było wystarczającej ilości energii w sieciach. Niezbędne rezerwy spadły poniżej przewidzianego przepisami poziomu 8% w systemie. W wyniku działań wojennych na Ukrainie i kryzysu w Europie nie można było kupić energii od sąsiadów.
wdrożono nadzwyczajne zupełnie środki. Wykorzystano na przykład do tego, żebyśmy mieli wszyscy prąd w gniazdkach, tak zwany mechanizm demand response, czyli państwo płaci niektórym największym przedsiębiorstwom za to, żeby na żądanie wyłączały pobór energii elektrycznej. Udało się przetrwać. Ale to, do czego zmierzam, to, że jesteśmy w sytuacji bardzo kruchej, gdzie mamy bardzo starą energetykę, gdzie tej energii coraz częściej brakuje i gdzie jest coraz więcej dni, w których musi nas import energii elektrycznej ratować. I wyobraźmy sobie teraz sytuację, że dzieje się coś nieprzewidzianego, że mamy do czynienia z aktem sabotażu. Nie trzeba sobie jakoś konkretyzować tego w głowie, bo przecież niedawno mieliśmy sytuację zupełnie spektakularną, w której wysadzono w powietrze wszystkie nitki gazociągu Nord Stream 1 biegnącego z Rosji do Niemiec pod dnie Bałtyku i jedną nitkę gazociągu Nord Stream 2. Czyli największe gazociągi w Europie wysadzono w powietrze. Kto to zrobił? No, wydaje się oczywiste, że byli to Rosjanie. Więc pytanie, czy nie był to rodzaj manifestacji i chęci pokazania państwom europejskim, że jeżeli będą wspierać Ukrainę, to Rosja ma możliwości niszczenia infrastruktury krytycznej na terenie Europy. To była bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego że w miejscu, w którym doszło do wybuchów na gazociągu Nord Stream, no, w niedalekiej odległości przebiegał krytyczny kabel podmorski, którym Polska importuje energię ze Szwecji. Chodzi tutaj o Swepol-Link, tak się nazywa ten kabel. Gdyby on się uszkodził, no to jest to jedno z najważniejszych źródeł, jeżeli chodzi o import energii elektrycznej do Polski. W realiach, przypomnijmy, w których tego prądu coraz częściej brakuje. Czyli jakikolwiek sabotaż w tej okolicy mógłby doprowadzić do prawdziwego kryzysu społecznego i gospodarczego w Polsce. No a takich sytuacji możemy mieć więcej, bo ostatnio mieliśmy na przykład sytuację z tak zwanymi hiszpańskimi nurkami, prawda? Piotrze, mówisz tak naprawdę o akcjach takich, nazwałbym to trochę grubszych. A od razu mi się skojarzyły też akcje takie drobniejsze. Nie wszystkie mocno gdzieś w mediach były podnoszone albo zaraz wręcz z nich znikały, bo przypominam sobie dość specyficzne awarie dość specyficznych transformatorów i miejsc przesyłu energii. Przypominam sobie też sytuację, którą potem wyjaśniano, stwierdzono, że jakiś prosty błąd ludzki spowodował też bardzo poważną awarię i to też mocno podnosiłem, że chyba bagatelizujemy czasem to, co się dzieje u nas i od razu wykluczamy, że ktoś właśnie jakiś sabotaż mógł przeprowadzić. A jeżeli na to wszystko nałożymy, odniosę się do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, właśnie lata tego całego naszego przysłowiowego sprzętu, tak, czyli tych miejsc, gdzie energia jest wytwarzana, linii przesyłowych, no mówisz, że ma to po 50 już prawie lat, to jest pół wieku. No jakby adekwatność do pewnej nowoczesności, no to już w ogóle jest jakaś czysta abstrakcja, tak? Nowe potrafi nie działać, mam tu na myśli znowu Jaworzno i też konflikt tak naprawdę między właściwie państwowymi podmiotami. Rozwiązanie tego konfliktu też się może skończyć niestety nie najlepiej. No i jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę rosnącą popularność fotowoltaiki, gdzie ludzie mają problemy z jej podpinaniem. Coraz więcej serwerów, komputerów, klimatyzacji, wszystko co naprawdę, za przeproszeniem, żre tego prądu. Problemy potencjalne nawet, tylko i wyłącznie z gazem, no to wtedy też ogrzewanie, no przerzucamy, kto oczywiście ma taką możliwość, na prąd. No powiem szczerze, widzę niestety same problemy. No, może zaczynając od początku, zgodzę się z Tobą, że nie trzeba tutaj wyrafinowanych jakichś spektakularnych akcji w postaci wysadzania jakichś instalacji, bo chyba dotknąłeś sedna problemu, że jakby w warunkach quasi wojennych czy zagrożenia działaniami hybrydowymi podstawowym problemem jest to, że my nie mamy rozproszonej energetyki w Polsce. Polska energetyka od czasów PRL-owskich opiera się na dużych gigablokach, czyli olbrzymich elektrowniach, takich jak Bełchatów, Kozienice, Opole, które rozprowadzają energię na znaczne obszary. Często są to obszary wykraczające poza województwo. I w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze zwykłą awarią, a już nie daj Boże sabotażem, wyłączenie takiej jednostki
no powoduje spektakularne problemy na obszarze nawet dwóch województw. Dwa lata temu była taka sytuacja, w której stacja transformatorowa przy jednej z kluczowych elektrowni, chyba to był właśnie Bełchatów, miała awarię. Nie dało się wyprowadzić energii elektrycznej z tej elektrowni, mimo że ona cały czas pracowała. No w efekcie niewiele brakowało, żebyśmy mieli poważny blackout w kraju. Uratował nas jak zwykle import, ale powtarzam, działania rosyjskie nie są tylko obliczone na sparaliżowanie Ukrainy. Piotr, jeśli mogę, to chciałbym wejść zdanie, bo właśnie to też pokazuje, że chyba nie przeprowadzamy pewnych analiz ryzyka, bo jeżeli się okazuje, że jeden punkt, bo tak to na pewnym schemacie moglibyśmy rozrysować, mam na myśli to miejsce, które przed chwilą wspomniałeś i prawdopodobnie mówimy o tym samym, bo wcześniej też o tym mówiłem, wnioski wyciągnięto, że prosty błąd ludzki, no to przepraszam, jeżeli prosty błąd ludzki i do tego tylko wyjście, że tak się wyrażę, z elektrowni jest przez jeden punkt, nie mamy w pewien sposób tego zdywersyfikowanego, nie ma innych jakby zapasowych i nie tylko jednego, bo powinniśmy dzisiaj się nastawiać na więcej, na większą możliwość wyprowadzania tego prądu, no to chyba w ogóle mamy tak naprawdę jeszcze większy problem i to nie Putin w tym momencie tym problemem jest największym, tak? Bo najpierw musimy naprawić to, co u nas jest, albo właściwie zrobić to od nowa. Wszystko w tej chwili koncepcyjnie się zmienia w obrębie NATO i naszego kraju, dlatego że do wybuchu wojny na Ukrainie wszyscy uważali, że należy przygotowywać się na zagrożenia hybrydowe, akty sabotażu. Stąd między innymi ćwiczenia natowskie w obrębie natowskiej komórki bezpieczeństwa energetycznego z udziałem PSE, polskiej spółki operatorskiej. Te ćwiczenia były przeprowadzane wspólnie z Litwinami i dotyczyły połączenia energetycznego Polska-Litwa, tak zwanego Litpolinku. Natomiast po wojnie na Ukrainie, no to wszystko odchodzi w pewnym sensie w niepamięć, bo inaczej należy przygotować energetykę do możliwego konfliktu pełnoskalowego, o którym, umówmy się, nikt nie myślał, nawet po 2014 roku. Ta wojna na Ukrainie wszystkim otwiera oczy. A więc przed atakiem Rosji na Ukrainę w ubiegłym roku wydawało się, że aby przygotować energetykę na konflikt zbrojny, wystarczy stawiać na energetykę rozproszoną. Nie na duże bloki, które łatwo sparaliżować i w efekcie przełożyć to na chaos na dużych obszarach danego państwa, ale stawianie właśnie rozproszonej energetyki, farm fotowoltaicznych, wiatraków, mniejszych elektrowni, no bo trudniej jest sparaliżować rozproszone małe źródła energii niż średnie. To jest niewystarczające. Widać już, że Rosjanie niszczą na Ukrainie odnawialne źródła energii, nawet rozproszone elektrownie. Są zdjęcia na Twitterze, gdzie wywożą panele fotowoltaiczne domontowane z farm na terenie Ukrainy. Natomiast ta wojna pokazała, że najlepiej konflikt znoszą elektrownie jądrowe. Ponieważ system ich zabezpieczeń, szczególnie po atakach na World Trade Center i po Fukushimie, no powoduje, że są one technologicznie w stanie wytrzymać ostrzał artyleryjski, uderzenie samolotu, więc kiedy dysponuje się odpowiednim parkiem, dużą ilością elektrowni jądrowych, jak Ukraina, w zasadzie konieczne jest tylko naprawianie linii wysokiego napięcia i stacji transformatorowych. I elektrownie atomowe umożliwiają dostęp do elektryczności mimo działań wojennych. I to jest pewny kierunek dla państw natowskich czy Polski, jakiś wniosek z tej wojny, że najlepiej w warunkach pełnoskalowego konfliktu paradoksalnie energetyka jądrowa się sprawdza. Mówię paradoksalnie, bo w opinii pewnie większości słuchaczy wojna, broń i energetyka jądrowa budzą obawy. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Też nieprzypadkowo zauważ, że rosyjska armia próbowała szybko zająć kluczową, największą w Europie siłownię jądrową na Zaporożu. No właśnie dlatego, żeby sparaliżować energetycznie Ukrainę, co ułatwiłoby kontynuację ofensywy. Piotrze, mój podcast wystartował, no niedługo będzie rok, no w trochę nieszczęśliwym też momencie. Zastanawiałem się nad nim z dobre pół roku wcześniej, takie pomysły były, ale zawsze krytycznie do takich rzeczy podchodzę i do swoich też możliwości, więc to odsuwałem cały czas
w czasie. No i dostawałem bardzo dużo telefonów. Również od ludzi, z którymi bardzo długo nie miałem już kontaktu i wszyscy mi się pytali, czy się bać, czy się nie bać, bo właśnie Rosja prowadziła, szeroko bym powiedział, zakrojoną akcję takiego szantażu nuklearnego. Oczywiście to taki trochę skrót myślowy. No i jak już odbierałem kolejny telefon, to moja szanowna małżonka mówi, wiesz co, może łatwiej będzie, jak to wszystko nagrasz, bo praktycznie każdemu mówisz podobne rzeczy. I wtedy taka lampka mi się zapaliła i stwierdziłem, że może pora faktycznie z tym ruszyć. I jeden odcinek krótki, bo krótki, w formie własnej wypowiedzi temu poświęciłem. Ale mówię to po to, żeby ci się zapytać, bo mnie się na przykład osobiście taka lampka też zapaliła. Czy być może nie powinniśmy też dążyć do tego, żeby wymusić być może, znaczy wymusić może nie z najlepszym słowem, ale doprowadzić do tego, aby ONZ wprowadził coś w rodzaju stref zdemilitaryzowanych wokół elektrowni z totalnym zakazem prowadzenia jakiejkolwiek aktywności. Bo to, co robili Rosjanie, to co się mówi ostatnio, o ile to jest prawda, że i Ukraińcy też pewne instalacje o wojskowym, militarnym charakterze na terenie elektrowni instalują, no mimo wszystko to, co mówisz, te elektrownie są coraz bezpieczniejsze, potrafią wytrzymać właśnie chociażby nawet i upadek samolotu na taką elektrownię, ale w końcu naprawdę może się zdarzyć nieszczęście rękami pewnych szaleńców, tak? Bo już nie biorę tylko i wyłącznie Putina pod uwagę. Znaczy tu mówimy o szaleńcach państwowych, tak? Dlatego, że elektrownie jądrowe, a ja akurat byłem w obrębie działających elektrowni jądrowych, akurat w Japonii, na zaproszenie Ministerstwa Przemysłu Japonii, są podzielone na strefy, każde mają swoje security pointy, swoją obsługę, jakby też do spraw bezpieczeństwa. Nie ma mieszania się personelu pomiędzy strefami, więc atak terrorystyczny od wewnątrz na elektrownię jądrową jest niemożliwy. Zgadzam się z tobą, że to, co jest krytyczne, no to sytuacja, w której regularna armia dysponująca bronią rakietową bierze na cel elektrownię jądrową. Pełna zgoda, tylko jest jeden problem. Ja nie widzę możliwości, aby ONZ czy jakakolwiek międzynarodowa organizacja była w stanie wymusić istnienie i respektowanie istnienia stref zdemilitaryzowanych na obszarze elektrowni jądrowych. Tym bardziej, że członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ-u z prawem weta jest Rosja. No i przypomnijmy, w tej wojnie Rosja nie jest osamotniona, tak? Aktywnie Rosję wspierają Chiny, bo mamy w tej chwili zmianę układu światowego, polityczną. Mówi się o powrocie do nowej zimnej wojny, do systemu dwublokowego. Ja uważam, że to jest trochę na wyrost powiedziane, bo Chińczycy tak naprawdę nie mają realnie istotnych sojuszników gospodarczo, aby można ich było nazwać drugim blokiem. To nie jest sytuacja, w której tak jak Sowieci mieliby swój odpowiednik bloku wschodniego i państwa, a jednak pewnym potencjale gospodarczym, bo któż sprzyja dzisiaj Chinom jednoznacznie, poza Rosją w zasadzie. Z Amerykanami jest Unia Europejska, są Australijczycy, jest Nowa Zelandia, są Japończycy, jest Korea Południowa, więc nie nazwałbym tego systemem dwublokowym, ale na pewno era hegemonii amerykańskiej w pewnym sensie się skończyła. No i skoro Rosjanie mogą być wspomagani przez i są wspomagani przez drugą gospodarkę świata, również na forum ONZ-u, organizacji międzynarodowych, nie mamy jakby możliwości nacisku, nie mamy możliwości stworzenia takich stref zdemilitaryzowanych, ale po odrobinie pesymizmu dodam też do tej wypowiedzi odrobinę optymizmu. Jeżeli wprowadzono niezbędne ulepszenia po World Trade Center, tworząc z obiektów jądrowych takie instalacje, które mogą wytrzymać uderzenie samolotu Boeing, jeżeli po Fukushimie, w którą uderzyła fala tsunami o wysokości 9 metrów, pędząca z prędkością dźwięku, wprowadzono takie ulepszenia, aby następna taka fala nie była w stanie zaszkodzić elektrowni, to jestem przekonany, że kolejna generacja elektrowni jądrowych technologicznie weźmie pod uwagę doświadczenia ukraińskie. Kolejne elektrownie jądrowe będą jeszcze lepiej zabezpieczone przed bronią rakietową czy regularnym ostrzałem sił zbrojnych.
co ma też swoją ciemną stronę, bo to też oznacza, że jeżeli takie ulepszenia będą wprowadzane, to technologia stanie się droższa. Taką ciekawostkę muszę tutaj wspomnieć. Zdaje się, że dzisiaj albo wczoraj czytałem, że jedno z państw afrykańskich jawnie chce współpracować również gospodarczo z Rosją, aczkolwiek oczywiście nie zmieni to od razu tejże sytuacji, o której mówiłeś, ale wspomniałeś też o rzeczy, do której w sumie dążyłem i na swój sposób się cieszę, że o tym powiedziałeś, bo mówiąc o bezpieczeństwie elektrowni atomowych, też mi się przypomniała sytuacja z Belgii bodajże, związana z trochę szerszym działaniem niż byśmy tak terroryzm zrozumieli, związana z cyberterroryzmem i to już definicyjnie rozumowanym. No i tam było zagrożenie, że faktyczne działanie osób w sieci może doprowadzić do ogromnej tragedii, bo wykorzystano też pracowników, nazwijmy to fizycznie, a do tego oczywiście uzyskano też dostępy przez prowadzone różne akcje socjotechniczne. I jeżeli to połączyć, no bo trochę fantazji czy wyobraźni trzeba jednak sobie włączyć z tymi wszystkimi doniesieniami, chociażby to, co dr Jacek Raubo ostatnio pisał właśnie w Defensie o tym, że ta akcja Rosjan w Hiszpanii, co ciekawe oczywiście z tymi wybuchającymi przesyłkami, może też świadczyć o tym, że Rosjanie gdzieś testują nasz system antyterrorystyczny wręcz w całej Europie, a to był tylko jakiś tam być może początek, a przynajmniej o tym się głośno mówi, albo to przynajmniej wykryto, co było oczywiste, oczywiście do wykrycia, to może się okazać, że Rosjanie pewnego rodzaju drugi front z Europą, czy w ogóle z Zachodem chcą otworzyć, no stworzyć nam kolejny problem, oczywiście pomigracyjnym, który znowu za chwilę też się może zwiększyć, tak? Bo służby nasze chociażby donoszą, że faktycznie nowe loty przez, zdaje się, Rosję do Mińska mają się odbywać z Bliskiego Wschodu, no to może się za chwilę okazać, że właśnie tego typu zagrożenia związane z terroryzmem, z wykorzystaniem infrastruktury dotyczącej, energetycznej infrastruktury, dotyczącej też elektrowni atomowych, to też może nam za chwilę zmienić gdzieś obraz sytuacji, de facto zagrożeń. Bardzo dużo wątków. Odniosę się najpierw do pierwszego. Elektrownie jądrowe są kompletnie niepodatne na zagrożenia cyfrowe, dlatego że systemy w elektrowniach jądrowych nie są połączone z siecią ogólną. To po pierwsze. Po drugie, czynnik ludzki, tak jak powiedziałem, jest wyeliminowany, no bo siatką terrorystyczną nie uda się przeniknąć do środka, do elektrowni, która jest podzielona na segmenty, ma osobne systemy bezpieczeństwa, osobne przepustki. Po trzecie, w elektrowniach jądrowych istnieją tak zwane systemy pasywne. Nawet jeżeli operator chciałby świadomie doprowadzić do katastrofy nuklearnej i przegrzania rdzenia, to wszystkie współczesnie funkcjonujące elektrownie jądrowe mają własne, niezależne od czynnika ludzkiego, systemy pasywne, które by ten rdzeń schłodziły. Tutaj nie ma takiego zagrożenia. Co do natomiast do prób niszczenia instalacji takich jak elektrownie jądrowe przez Federację Rosyjską, no to taki proces, nawet gdyby był możliwy, szkodziłby samej Federacji Rosyjskiej, dlatego że jednym z najbardziej wpływowych politycznie, geopolitycznie i finansowo koncernów rosyjskich jest Rosatom. Lider światowy w zakresie budowy elektrowni jądrowych, który po pierwsze stanowi wehikuł wpływów politycznych, bo to przez politykę nuklearną, budowanie instalacji jądrowych Federacja Rosyjska buduje w trzecim świecie swoje wpływy. No doskonałym przykładem, choć może to nie jest trzeci świat, jest Turcja tutaj, tak? Czy Egipt, w którym Rosjanie będą swoje instalacje budować. Po drugie, Rosatom no to jest bardzo dużo pieniędzy, które wpływa do rosyjskich elit w postaci korupcyjnej i bezpośrednio do budżetu centralnego. No i rzecz wreszcie najważniejsza. Kapuściński napisał w swoim imperium, że Rosja nigdy się nie rozpadnie, bo zawsze, gdy będzie na granicy rozpadu, Zachód podaje jej rękę. Ten wątek z Kapuścińskiego pojawia się często w analizach politycznych, no bo faktycznie Zachód chciałby słabej Rosji, ale nie chciałby sytuacji, w której Rosji nie byłoby w ogóle, bo chaos na przykład związany z dostępem do broni jądrowej na obszarze Rosji, gdyby się rozpadła, mógłby być egzystencjalnym zagrożeniem dla większości państw na świecie. Dlatego też zawsze istnieją pewne kanały
wspierające Rosję lub dające jej furtkę bezpieczeństwa, nawet w sytuacji, gdy oficjalnie nie ma relacji dyplomatycznych lub gdy mamy do czynienia z wielkimi kryzysami politycznymi, takimi jak kryzys na Ukrainie. No i Rosatom jest taką furtką, dlatego że Zachód świadomie akurat tej spółki nie obejmuje sankcjami, aby właśnie poprzez nią Rosja mogła się zasilać w dewizy. To też ciekawe. Piotrze, takie pytanie powiązane z naszym tematem, ale lekko odbiegające od bezpieczeństwa, ale bardzo mocno męczące, myślę, że większość obywateli naszego wspaniałego kraju. I kogo zapytać, jak nie ciebie, o co chodzi tak naprawdę z cenami paliw i gazu? Bo słyszymy, że te ceny spadają, my tego do końca nie odczuwamy. Jakbyś dosłownie w trzech zdaniach bardzo pokrótce mógł powiedzieć, żeby każdy mógł zrozumieć, o co w tym chodzi i czy w sumie obawiać się, że to wszystko jeszcze będzie droższe, czy nie? Większość słuchaczy nie rozróżnia kontraktów krótkoterminowych od kontraktów długoterminowych. To, że spadają w tej chwili ceny na giełdach europejskich, na przykład gazu, kluczowa jest tu giełda holenderska, taki benchmark dla całego rynku, no nie przełoży się szybko na naszą sytuację jako konsumentów, dlatego że przedsiębiorstwa, aby w sposób ciągły funkcjonować, produkować, no musiały sobie zabezpieczyć kontraktami dostawy na dłuższy okres czasu, co najmniej rok, często dwa lata. No i były zmuszone tą kontraktację prowadzić na górce, gdy w wyniku wojny ceny oszalały. Więc tak naprawdę dopiero przy kolejnym etapie kontraktacji długich, stabilizujących działanie przedsiębiorstw kontraktów, czyli za jakiś rok co najmniej, będzie można odczuć wyraźną ulgę. Inaczej jest na przykład w przypadku bezpośrednich dostawców gazu, takich jak PGNiG, no bo część portfela PGNiG jest na przykład dostawa amerykańskiej LNG indeksowana, czyli powiązana z cenami na giełdach. Wtedy te upusty przekładają się na giełdach na upusty w cenniku dostawcy gazu, takiego jak PGNiG. No i faktycznie mamy w wyniku tej korekty na giełdach europejskich upust w postaci 18% w oparciu spółki PGNiG. Jaka jest generalnie sytuacja? Nie da się tego wytłumaczyć w trzech zdaniach oczywiście. Sytuacja jest taka, że udało nam się przetrwać zimę, natomiast koszty tego procesu są olbrzymie. Część kosztów dla społeczeństwa politycy przesunęli na za rok lub za dwa lata. To są słynne tarcze, więc te podwyżki rzędu kilkadziesiąt procent zostały skompensowane z budżetu państwa, ale prędzej czy później obywatele będą je musieli ponieść. No i cóż, proces dywersyfikacji i odchodzenia od taniej energii rosyjskiej ma swój koszt i będziemy musieli go ponieść. To jest cena wolności, to jest cena wsparcia Ukrainy, to jest cena odsunięcia ryzyka konfliktu od nas. No i potwierdza się stare ludowe pożykadło, że najpierw musi być drożej, żeby było taniej. Rozumiem, dziękuję za tą wypowiedź. W drugą stronę trochę teraz pójdźmy. Temat sankcji. Na twoim newsletterze, o wszystko mówiącej nazwie, newsletter Maciążka, do którego link Państwu oczywiście wrzucę w opisie odcinka i zapraszam oczywiście do subskrybowania tegoż newslettera Piotra, napisałeś, że sankcje zaczynają działać. I właśnie o to chcę zapytać, bo gdzieś oczywiście rosyjską propagandą poszło w świat, poszło w Europę, że te sankcje wszystkie są nieskuteczne, no i oczywiście w tej naszej opinii publicznej taki pogląd gdzieś tam się pokazuje, nie tylko zresztą w Polsce, tak? No i wszystko to jest właśnie po to, żeby wskazać, że no nie róbcie tych sankcji, bo one nie mają najmniejszego sensu. Ty swoim tekstem chciałeś pokazać ewidentnie coś innego. To ja odwrócę sytuację i teraz ja zadam tobie, prowadzącemu audycję, pytanie. I powiem tak, co uznałbyś za skuteczne sankcje? Co musiałoby zrobić sankcje, żebyś powiedział, że są skuteczne? To odpowiem trochę może od końca. Sankcje nie muszą działać od pierwszego momentu, mogą przynieść swój efekt po dłuższym okresie czasu i ktoś je musi znacząco odczuć, poczuć stratę, żeby wiedział, że faktycznie to przynosi efekt, czyli strata po drugiej stronie. No to ja powiem tak. Czy uznałbyś za sankcje wprowadzone z sukcesem sytuację,
której te sankcje w latach 60., 50. są wprowadzone na Kubę, nie powalają reżimu, no ale pochowanie, poruszają się pojazdy z karoseriami sprzed 40 lat, a w środku z importowanymi elementami po trochu różnych koncernów motoryzacyjnych. Innymi sprawy, reżim Castro przetrwał reżim sankcyjny, ale państwo zdegradowało się do poziomu skansenu. Albo, czy nazwałbyś sukcesem sankcje, w których przyjeżdżasz do Iranu rok temu, jeszcze przed wybuchem obecnych niepokojów społecznych? No i jest to państwo ciekawe architektonicznie, ale zauważasz, że metro to jest z lat 70., autobusy to z lat 80. i że generalnie czas tam nieco przystopował. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że sankcje nie spowodują upadku Władimira Putina ani rządzących na Kremlu, ale mogą zamienić Rosję w skansen. I to już się dzieje, no bo nawet rosyjskiej propagandzie nie udaje się ukryć faktów takich jak działania, nie wiem, rosyjskiej spółki Kamaz, która uruchamia produkcję silników na licencjach sprzed 30 lat, czy rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, który uruchamia produkcję czołgów T-72 nieprzystających do współczesnego pola walki. No chyba, że w warunkach quasi średniowiecznej wojny na Ukrainie, gdzie w zasadzie niewiele się różni bitwa pod Bachmutem od bitwy pod Grunwaldem, bo mamy wojowników, rycerzy na ziemi, ale nad nimi nic nie lata, może licząc dronów, bo lotnictwa w zasadzie nie ma w tej wojnie. Ale tutaj bym odpowiedział może trochę w ten sposób, że sankcje sankcjami, one nie zawsze bezpośrednio muszą w sprawcę takiego przysłowiowego uderzyć, ale też w jego otoczenie, a ostatecznie może to brutalne trochę będzie, ale jednak w jego społeczeństwo, żeby to społeczeństwo przeciwko niemu się obróciło. Znaczy nie sądzę, żeby to było możliwe, bo wiesz, to jest państwo totalitarne. Czy wprowadzając reżim sankcyjny, społeczeństwo północno-koreańskie zdołało obalić Kim Jong-una? No, mamy w Rosji realia militaryzacji społeczeństwa, mamy obozy koncentracyjne. Nie sądzę, żeby sankcje doprowadziły do zmiany władzy, ale mogą doprowadzić do załamania rosyjskiej gospodarki. To się już dzieje, dlatego ja twierdzę, że sankcje są skuteczne. Zgodnie z najnowszymi wyliczeniami Polskiego Instytutu Ekonomicznego, no około 20% mamy straty rok do roku w zyskach rosyjskiego przemysłu naftowego. Skąd to się bierze? No na przykład bierze się to stąd, że dzięki też działaniom Polski, ale też szerzej Unii Europejskiej i państw G7, wprowadzono na przykład, bo te sankcje są dużo szersze, limit cenowy na sprzedaż rosyjskiej ropy. Nie można jej sprzedawać drożej niż po 60 dolarów za baryłkę. A w tegorocznym budżecie Federacji Rosyjskiej przewidziano cenę 70 dolarów za baryłkę. No to już jest wymowna strata, bo tą różnicę Rosjanie nie będą w stanie skompensować. Mało tego, w wyniku innych działań zachodnich, sankcyjnych, takich jak zakaz sprzedaży rosyjskiej ropy z morza w portach państw Unii Europejskiej, państw G7, zmniejszył się popyt na rosyjską ropę, nikt jej nie kupuje. W związku z tym jej cena spadła, no bo szuka się za pomocą bardzo niskich cen zbytu dla tej ropy. No i Ural, najpopularniejsza mieszanka eksportowa rosyjska, w styczniu kosztowała 50 dolarów za baryłkę. A przypomnę, budżet był konstruowany pod kątem 70 dolarów. Więc to widać, że sankcje działają. I to nawet nie w dłuższej perspektywie, tylko już po miesiącu, bo w grudniu wprowadzano ten pakiet sankcyjny. Już po miesiącu pojawia się potężna wyrwa w budżecie centralnym Federacji Rosyjskiej. Nie chciałem narzucać żadnej odpowiedzi, ale cieszę się, że jakakolwiek padła i jestem tym usatysfakcjonowany. Dzisiaj moim Państwa gościem był ekspert i doradca branży energetycznej i paliwowej, pan Piotr Maciążek. Piotrze, kłaniam się nisko i bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube.
Zapraszam również do wspierania podcastu na celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/na celowniku.